Będę się raczej starał zaszczepiać książkami niż nim zarażać. Dzisiaj Retrotopia Zygmunta Baumana, pośmiertne dzieło polskiego socjologa wydane w roku 2017. Tytuł powstał ze złożenia dwóch słów: retro i utopia. Utopia to, jak wiemy, wizja idealnego państwa i społeczeństwa, które co prawda nie istnieją w rzeczywistości, ale które można sobie wyobrazić. Retro natomiast oznacza ruch wstecz lub przywołanie czegoś, co już było. Zatem retrotopia to utopijna nostalgia za przeszłością. Teraz, dlaczego utopijna? Ponieważ tęsknimy za przeszłością nie taką, jaka ona była w rzeczywistości, tylko za taką, jaka wydaje nam się, że była. A wydaje nam się, że kiedyś było lepiej, łatwiej, spokojniej, stabilniej. Tak? Dzisiejszy świat ogarnął bowiem lęk przed przyszłością. Tak? Przyszłość nie napawa nadzieją. Wydaje się niepewna, nieprzewidywalna. Nie mamy nad nią kontroli, tak jak nad przeszłością. Dostrzegamy w niej raczej epokę regresu i upadku. Gdzieś tam się zagubiła propagowana do oświecenia idea postępu. Dzisiaj politycy na swoich sztandarach nie umieszczają, tak jak jeszcze kilkanaście lat temu, hasła wybierzmy przyszłość, tylko właśnie hasło wybierzmy przeszłość, tak? Uczyjmy nasz kraj znowu wielkim, powróćmy do korzeni swojej tradycji i tak dalej. Bauman rozpoznaje kolejne przejawy tej retrotopijnej ucieczki do przeszłości. W polityce powrót idei silnego państwa, przyznającego sobie prawo do stosowania przemocy. W życiu społecznym powrót plemion, czyli wspólnot, których tożsamość opiera się na opozycji my-oni. Oni, czyli obcy, którzy nam zagrażają. W ekonomii pogłębiające się nierówności między bogatymi a biednymi. Wreszcie w psychologii powrót do łona, czyli do własnego narcystycznego ja. Retrotopia nie napawa optymizmem. Świadczy o tym, że nie wierzymy w lepsze jutro. Ale Bauman, przedstawiając niepokojące diagnozy, próbuje zaproponować jakieś środki zaradcze. W epilogu, w końcu kojarzony raczej jako myśliciel lewicowy, zaskakuje. Powołuje się bowiem na papieża Franciszka, którego uważa za jedyny w tej chwili na ziemi autorytet mający odwagę zmagać się z globalnymi problemami, które zaciemniają horyzont naszej przyszłości. Przytacza wypowiedzi, w których papież przekonuje, że warunkiem lepszej przyszłości jest wykształcenie zdolności do dialogu. Dialogu, który służył będzie wypracowaniu strategii nie wykluczania, tak jak do tej pory, tylko integracji. Owszem, brzmi to trochę banalnie, ale może to taki czas, kiedy trzeba przypominać najbardziej oczywiste recepty.